Buty Magnum posiadają plastikowy zapiętek, który niestety bardzo mnie ranił. Postanowiłem przyjrzeć się sprawie, rozkroić ten but i zobaczyć, co uda się zrobić. Wymontowałem plastikowy zapiętek i zamontowałem w to miejsce kawałek skóry. Wszystko przedstawiłem dalej na filmie. Przedstawię wam teraz w taki niecodzienny sposób, jak przerobić but Magnum Elite WP Sympatex na but naprawdę wygodny. Tutaj już widać, niestety film postanowiłem nagrać po części pracy, więc widać już zakładkę skórzaną, która nie docięta, ale to o tym później. Membranę sympatexową nacinamy i tutaj też widać przekrój buta, jak to wygląda teraz. Chodzi o to, że te paseczki, które tutaj widzimy w środeczku, takie jakby włoski wystające, to wszystko to był plastik. Plastik pokryty kartonem. No niestety nie było to dobre wyjście, bo bardzo mnie obcierało i wielu ludzi tutaj na forum pisze, że też niestety podczas chodzenia, szczególnie podczas wspinania się, ten plastik obciera. Postanowiłem więc go ponacinać. O, widzimy, tutaj wszystko jest ponacinane. Pierwsza warstwa, ta delikatna, to jest warstwa kartonowa. Tam dalej ta przylegająca, to jest warstwa plastikowa. Po nacinaniu, nacinałem to nożyczkami, takimi delikatnymi nożyczkami do cięcia metalu. Zaprezentuję, jakie, o, tu są te nożyczki do cięcia metalu. Tu jest skalpel, śrubokręt. Te narzędzia są nam potrzebne. Później będziemy potrzebować jeszcze kleju i kawałek skóry. Ja użyłem skórki. Taka skóreczka zakupiona od tapicera za 10 zł, podwójnie sklejona, wyprofilowana, żeby sama się profilowała w taki łuk. Tak, czyli kładziemy pierwszą warstwę, a drugą ją tak delikatnie ściskamy, sklejamy, kładziemy na kaloryfer i wtedy wszystko jest już ok. Ona, o, jak widzimy, sama już jest wyprofilowana w taki łuk. Przechodzimy z powrotem do butów. Otóż po nacięciu tniemy dosyć, no jak widzimy, taki pasek wyprofilowany aż do samego, nie wiem czy to będzie widać, jest to widać, aż do samego spodu. Wkładamy go na sam spód, kleiłem go na klej zwykły budapren i tą podwójną warstwę zakładamy. No i na to kładziemy skórkę. Jest to o tyle wygodne. But jest jak masełko teraz. Bo witam w drugiej odsłonie przerabiania butu Magnum. Okazało się, że pierwsza przeróbka nie dawała mi jakoś do końca spokoju. Postanowiłem wykonać drugą w tym bucie. Tak po prostu, tamta była wygodna, przy biegach było ok, ale jakieś te pocięte paski to tak nie do końca estetycznie wyglądało. W drugiej odsłonie, tutaj widać, jest już ta skórka zamontowana. Zapiętek został przeze mnie, te paski wycięte do zera prawie, centymetr od spodu, tutaj mniej więcej na tej wysokości. Zostało wszystko ładnie wycięte. W tym miejscu po prostu tutaj dociera aż tutaj. Postanowiłem ją przyciąć równo z tym, żeby but był jak najbardziej oryginalny. Czyli po prostu